Cześć, witajcie, z tej strony rzecz jasna, GeoMax. I pamiętajcie, że wróciliśmy do daily odcinków, które będą codziennie na kanale w godzinach około 17 do 18. A w dzisiejszym odcinku wasz ulubiony GeoGuessr, czyli gra, gdzie wypuszcza nas w losowym miejscu na świecie i musimy zgadnąć, gdzie jesteśmy. Jeżeli lubisz kontent geograficzny i jesteś osobą ciekawą świata, to zachęcam ciebie do pozostania z nami na dłużej przez opcję subskrypcji oraz koniecznie dzwoneczka wraz z opcją wszystko, ponieważ odcinki, tak jak mówię, są codziennie. Oraz zachęcam do oceny materiału w zależności, czy ci się podobał, czy nie. Życzę ci miłego oglądania. Zobaczcie już na sam start, jakie wyzwanie rzuca mi widz. Dla GeoMaxa, jak nie zrobisz 25 tysięcy punktów, to jesteś słaby. Muszę zrobić aż 5 high score'ów, a właściwie to perfect score'ów. Dobra, jadymy. Zobaczmy, gdzie będzie pierwsza lokacja. Oby była jakaś prosta. Electronic Arts, czyli jesteśmy pod siedzibą EA Sports. Wow! Zawsze chciałem tu być. PogChamp. A czekajcie, siedziba EA Sports... Zawsze się mówią o nich renifery kanadyjskie. To jest chyba Vancouver. Chyba tak, jak się dobrze nie mylę. To nie! Jest amerykański speed limit. Wow! Co? Amerykański speed limit? To czyli jednak nie Kanada, okej. Okay. To gdzie my w Stanach jesteśmy? Co to jest za miasto? Czyżby to były... O, czekajcie, spróbuję sprawdzić, jakie to są... License plate. Kurde, takie jakby troszeczkę te waszyngtońskie jakby. Więc to może być w sumie gdzieś, nie wiem, Seattle jakieś. Nie mam pojęcia. Dobra, spróbuję coś znaleźć, no bo ze 25k muszę zrobić. Dobra, powiem wam, że już chwilę jadę i nic nie mogę znaleźć. Jest potwierdzenie, mamy flagę Stanów Zjednoczonych, ale... Co bardzo ważne, mamy flagę stanu i jest, jeżeli to dobrze widzę, flaga Kalifornii. Tak jest, jest Kalifornia nawet napisane. Więc gdzie my jesteśmy w Kalifornii? Los Angeles raczej nie. Może to być jakiś San Jose. Ale czy siedziba EA Sports jest jakoś oznaczona? Nie mam pojęcia. Ale kurde, to nie powinno być aż takie... niemożliwe do znalezienia, ale kurde, ciężka lokacja. Powiem wam, że gościu dał tutaj, że to easy 5k, ale to wcale nie jest aż takie łatwe. Nie wiem, spróbuję tutaj coś poszukać po prostu, bo na razie nie mam pewności co do miasta. Może to jest? Nie. Los Angeles inaczej wygląda. Imo to gdzieś blisko San Francisco może być. Jest! To to! Boże święty, nawet nie wiecie, ile tego syfu się naszukałem. No nie, jak mnie normalnie denerwuje, to musi mnie nawet teraz w grze komputerowej denerwować. Dobra, mam to, jest Electronic Arts. Tylko czekajcie teraz, żeby już nie walnąć totalnej gafy. Jak tu jest Electronic Arts, tu mamy to. Więc my prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w tym miejscu. Tu są światła, powinny być światła. Są światła. Więc czekajcie, jeszcze żeby się upewnić, żeby zrobić te 5K. Ciekawe, jaka będzie następna miejscówka. Tak by the way. Tak, czyli my musimy być w tym miejscu, moim zdaniem. Nie, byliśmy trochę dalej, ale jest 5000, Jezus Maria. Dobra, ciekawe, jaka będzie następna miejscówka, jak znowu będzie jaka... Dobra, słuchajcie, tego nie było, okej. Okay. Czyli ta miejscówka pierwsza była taka dość dziwna, ale ta już jest o wiele łatwiejsza. Czekajcie, gdzie to, w którym miejscu jesteśmy, by już nie dać ciała totalnego. My jesteśmy, czekajcie, tu jest też sadzawki z fontanną. Dobra, no my jesteśmy gdzieś tu po środku, moim zdaniem. Tak jest, dobra, 5K będzie, jest kolejne 5K, ale to było proste. Tu mamy jakiś stadion Lesznowita, dobra, Leszno to jest chyba tutaj, tak jest. Dobra, teraz trzeba znaleźć ten stadion już tylko i wyłącznie w Lesznie. A gdzie, to jest to stadion żużlowy, tak, bo tu jest żużel, więc to by pasowało. Tak jest, jest 5K, dobra, i ostatnia miejscóweczka? Nie, jeszcze nie ostatnia. FC Barcelona, czyżbyśmy byli po prostu na stadionie Camp Nou? Nie, przepraszam, nie Camp Nou, oczywiście Spotify Camp Nou. Jest, Spotify Camp Nou, no to tutaj musi być. Let's go! I ostatnia miejscówka, czy będzie również prosta? Jest prosta, bo jesteśmy w Watykanie. Oczywiście Watykan znajduje się we Włoszech, a dokładniej w Rzymie, tutaj powinien być. Watykan tutaj, dokładnie, okej. Okay. Czyli my jesteśmy, wiecie, jak ja bardzo lubię dać ciała na takiej właśnie bliskiej miejscówce. Nie, no to jesteśmy na tym placu Świętego Piotra, to się tak nazywa. Tylko czekajcie, my musimy być
gdzieś dosłownie w tym miejscu, gdzie kliknąłem, tak? Czekajcie, żeby tu nie było gdzieś tutaj i zabierze nam dosłownie z 1000, z 5 punktów i przez to nie zrobimy tego challenge'u. Tego, no, dobra, nawet tutaj gdzieś tam bardziej, nie, byliśmy w centrum? Nie! Dobra, nieistotne, 24998, wiedziałem, że się na tym wywalę, bo zawsze mam trudność w orientacji w takim terenie, ale dobra, mniejsza z tym, prawie 25k zrobione, szczególnie jestem dumny z tego, bo Jezu, ile się tego naszukałem, to nie była łatwa miejscówka wcale. Druga część mojej mapki Nie zgadniesz dobrego kraju 2 dla Geomexa. Na tej mapce jest tylko oficjalny coverage, także no dobra, Miłek, jak nie zgadnę, no to spróbujmy, bo bardzo mnie zaciekawi. Ej, ja wiem, przyjacielu, gdzie to jest. Wiem, gdzie to jest na 5K. Wiecie, dlaczego wiem, gdzie to jest? Ponieważ jest to oficjalny coverage, który przejechał przez granicę, moi drodzy. To znajduje się gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. I to jest miejsce, gdzie po prostu oficjalny coverage Google'a z Brazylii przejechał przez Gujanę, której nie powinno być w GeoGuessrze. I przez to ona jest, więc ja tutaj nawet bym był pewnie w stanie wykręcić 5K, gdzieś tutaj jesteśmy. To może być nawet, no, gdzieś tutaj już, come on, czy to to? Tak jest, przyjacielu, chciałeś mnie porobić, ale tutaj wiedziałem to, kiedyś dałem na tym ciała sam, bo to jest normalna miejscówka dostępna na ADW, czyli na Diver's World, gdzie zazwyczaj gramy, także bang, patrzcie jak zaczynamy. Nie zgadniesz dobrego kraju, a tutaj już 25K pońców. A to jest, moi drodzy, Kirgistan na 100%. Ej, Miłek, to nie jest ciężka mapa, mój przyjaciel. Ej, czy to też przyjechało przez granicę? Tak. Tak, ej, zobaczcie, jakie tutaj cwaniaczek wybrał miejscówki, czyli tam, gdzie przyjechało przez granicę. Czyli tutaj nie zgadłem dobrego kraju, bo to był Uzbekistan. Wow, to bardzo ciekawe. Welcome to Lagos State. I tu jest kolejna jakaś granica, no na 1000%. Patrzcie to, czyli to może być granica z Beninem gdzieś tutaj. O tu, znowu. No nie, ale Miłek już jest porobiony. Już teraz Miłek mnie ten... Nie porobisz. Już mnie, przyjacielu, nie porobisz teraz. Dobra, to wygląda jak coverage w Ugandzie, czyli możemy być gdzieś tu, w takim przypadku. Ale byłby ja, jakbym znowu trafił. Nie, ale zobaczcie, znowu. Patrzcie, tutaj już przyjechało, to był Sudan. Czyli znowu dobry kraj zrobiłem. Tu jest Kirgistan, przyjechał pewnie znowu przez granicę. Tylko z jakim krajem? Teraz z Tadżykistanem. I jesteśmy tutaj. Nie, to przyjechał przez granicę, to prawda, ale przez granicę Kazachstanu. No dobra, bardzo ciekawy pomysł, ale pierwsza mapka ci, przyjacielu, zdradziła, bo tam właśnie miałem kiedyś tą miejscówkę, która nieźle dała mi po kości. A i tak, by the way, dzisiaj sobie przeglądałem geogeserowego Reddita i zobacz, też akurat to 10 godzin temu wrzucił tą rundę w Gujanie, zobacz to. Więc tutaj wszystko się zgrało, niezły przypadek losu. Tamta mapka była fajna, poszła szybko, teraz super trudne hard dla Geomexa od Zigiego. Dobra, panie Zigi, co pan tutaj masz? Co jest takie super hard trudne? Mamy tutaj do czynienia z oficjalnym coverage'em Google'a, więc to musi być jakieś państwo też. Czekajcie, czy ja mogę się poruszać? No niby mogę, ale z reguły nie gram z ruszaniem się, ale dobra. Zobaczmy, co to jest? Mamy, aha, mamy tutaj rzecz, która jest tak zwaną metą, czyli antena po prawej stronie auta, taka długa, oznacza raczej Northern Mariana Island albo Gujanę. A tutaj mamy po japońsku. Czyżby to była po prostu jakaś wysepka japońska? Jest to możliwe. Kurde, bo to może być w takim razie, bo normalnie bym szedł, że jesteśmy właśnie gdzieś tutaj, ale czy to byłoby możliwe? Tak jest, czyli po prostu to było tutaj, okej. I to był Banzai Cliff Monument. Okej, to by się zgadzało. No dobra, tutaj meta nas dużo nakierunkowała, a tutaj już nas nie nakierunkuje. O kurde, bele. O! Ale samolot leci. Stefan Baryluk robił to zdjęcie. Czyli czyżby to było gdzieś na końcu świata w Rosji? Możliwe, ale nie wiem. Zobaczmy, bo tutaj i tak nic lepszego nie zgadnę. Ojej, nie. Bez szans. Bez jakichkolwiek szans. Tutaj akurat byłem. To jest ciekawe miejsce. Powiem wam, że od te widoki takie mocno brytyjskie. Strasznie mi ten murek z taką Wielką Brytanią się kojarzy, jakąś mega północną.
Słońce jest na północ, ale tutaj na trekkerach to się nie liczy. Pójdę za swoją pierwszą myślą, nie wiem, dam gdzieś te regiony. To było to! Te wysepki nasze. No dobra, okej. Myślę, że całkiem niezły strzał. Mamy znowu oficjalny coverage Google'a, ruch prawostronny. I to szczerze, na drugiej generacji kamery myślę, że to jest bardzo północna Kanada. Może nawet gdzieś w Yukonie. Tak mi się wydaje, że to może tak być właśnie. No, pójdę swoją pierwszą myślą. To była nawet Alaska, jeszcze mocniej na północ. Okej, ale w miarę wiedziałem, z czym to się je. Siema, stary. Ojej, tutaj jakaś głęboka Afryka. W więzieniu jesteśmy, widzowie, w Afryce. Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. Raczej bym stawiał, że jesteśmy gdzieś w Afryce. Nie wiem, w jakiej części. Nie widzę nawet żadnego auta, żeby określić ruch samochodowy, także pójdę może, że jesteśmy gdzieś, nie wiem, Czad, dajmy Czad, byłoby zabawnie. Nie, to był Sudan, ale nawet nie najgorzej. Dobra, 13 tysięcy punktów, całkiem spoko. Tutaj w Rosji bardzo ciężki gest, ale ładny ten, jeżeli chodzi o Northern Mariana Island. Mapa hard i zarazem jednorazowa. No dobra, zobaczmy, czy rzeczywiście będzie taki hard level. Ej, tutaj mamy do czynienia z... Nie, to nie jest oficjalny coverage. Nie, nie, ojej, ale co to jest w ogóle? O, dobra, tutaj się nie dziwię, że takie cuda się dzieją. Wygląda to jak gdzieś na Karaibach jakiś Dux Hub robił to. Nie mam pojęcia, zielonego. Tutaj nie będzie żadnej podpowiedzi, raczej nie. Nie wiem, poszedłbym, że gdzieś tutaj Karaiby, może nie wiem, Martinika, let's go, że jesteś... Ojej, to był... O nie... Bez szans żadnych, że to Brunei. Tu bym nie poszedł, to okej. Okay. Tutaj mamy Map Your Town. I to wygląda jak Botswana. Tak szczerze, no. Jakiś dziwny... This road is sponsored by... Ej, czyżby to było zaznaczone? Nie. Ale pokazuje nam kontynent. Gdyby to było tak zaznaczone, jak jest, to byśmy byli gdzieś tutaj. Ale raczej wygląda to jak totalna Botswana. Może to jest jakieś dziwne auto na Botswanie. No, czemu nie? Dobra, pójdźmy w tą Botswanę, bo tak to wygląda po prostu. Okej, to było blisko Botswany, bo to był kraj graniczący, jakim jest Namibia, no ale jednak nie zgadłem. Okej, mogłem się troszeczkę domyśleć. No nie, jak ja nie lubię tej przyczepy, a ta przyczepa występuje, jeżeli chodzi o czystą metę, to oczywiście w wyspach Samoa, American Samoa, nie mylić, to tutaj go, no ładny strzał, ale to była meta, tak jak mówię. Wow, to jest ciekawe miejsce, bo jesteśmy gdzieś w Europie. Czemu tutaj widz dał, że to jest takie very hard? Czy żeby to był po prostu Turcja? Skoro mogę się dzisiaj poruszać, staram się ruszać, to zobaczmy jeszcze bolarcy. Nie, dobra, to jeszcze jak nie Turcja, to pierwsza myśl taka ogólna to była północna Macedonia. Let's go, to była po prostu Macedonia Północna, więc tutaj mnie pamięć... Ej, ja tu już kiedyś nie byłem. I to nie był ten dziwny tracker w Singapurze? Nie, chyba nie, ale nie wiem. Co to było? Enders, dobra. Tego bym nie wiedział. Kolejna mapka od Filipka, po prostu dla Geomaxa, nazwa enigmatyczna. Zobaczmy, co tutaj się będzie kryło. Jaka pierwsza miejscóweczka, no nie, to wygląda totalnie jak jakaś Grenlandia, no. To jest, patrzcie, jak zasuwa ziomeczek. Dobra, ale tutaj nie ma co szukać. Idę w Grenlandię po prostu. Nie. O, to było tutaj. Nie, ale bez szans. I tak bym nie zgadł. I tak bym nie zgadł, moi drodzy. I ko... No kurde, nie byłem tu przed chwilą. Mam wrażenie, że tu przed sekundą byłem. Ale nie pamiętam nazwy tego, gdzie byłem. No, kompletnie. Dobra, to walę tu walu, bo mi się nawet... Nie, nie chce mi się myśleć na tak... I to było to. Kurde, zapomniałem tej nazwy, ale to było dosłownie to, co miałem przed sekundą. Właśnie tak mi się wydawało, że... Wyglądało to dosłownie tak samo, tylko czekajcie, w jakiej to jest części świata? Aha, tu już jest tutaj. To się dokładnie nazywa jak? Pitcairn Islands? Okej, okay, tak, Pitcairn Islands. Chyba tak się wymawia. Wiecie dobrze, jakim ja jestem lingwistą. Dobra. Wow! Ej, ale cudne ptaszki. Ja je znam, naprawdę. Możecie sobie pomyśleć, że jestem idiotą, ale znam te ptaki, serio. Wiecie, że to jest ogólnie terytorium, które występuje niesamowicie rzadko w GeoGuessrze, ale posiada oficjalny coverage Google'a. Jest to ogólnie atol, który jest w 100% terytorium zależnym od Stanów Zjednoczonych. Znajduje się bodajże ileś tam, nie jest, 900 km na północ od
Hawaii, czekajcie, tutaj mamy Hawaje, więc to musi być tutaj. Tak jest, Midway Atoll. Jesteśmy na Midway Atollu, moi drodzy. I tutaj te ptaki są po prostu zawsze. To jest taki, no jakby to powiedzieć... Kurde, jakby to dobrze ująć w sumie. Taki znak rozpoznawalny tego oto miejsca. I taka ciekawostka, że nie tak dawno sobie czytałem właśnie informację, że żyje tutaj najstarszy dziki ptak, który w wieku bodajże 70 lat zniósł jajo? Chyba tak, chyba coś takiego było, więc bardzo ciekawa historia. Ogólnie Midway Atoll możecie kiedyś zobaczyć w GeoGuessrze, jeżeli gracie, więc pamiętajcie, że te ptaszki to zawsze, to są chyba albatrosy, jeżeli ktoś mi dobrze kiedyś powiedział. Tutaj mogę się mylić, bo aż tak dobrze tych ras ptaków nie znam, gatunków ras. W każdym razie z tego co słyszałem są to albatrosy i oczywiście jest to Midway Atoll. Tutaj nie ma żadnej oficjalnej drogi, więc stawiam, że jesteśmy bardziej na tej Eastern Island, tylko w jakiej części nie mam pojęcia, więc walnę po prostu w środeczek. Więc bardzo ciekawa lokacja, możecie ją sobie zapamiętać, jeżeli jesteście graczami, bo mówię, no te ptaki są tutaj wszędzie i nawet na oficjalnym chyba turnieju Geo Rainbow ta taka rzecz się trafiła i każdy miał 5k punktów, no bo to zawsze te ptaki oznaczają to. Dobra, walę po prostu w środek i bang, zrobiłem no 5k, można powiedzieć, że 5k, no co to 200 metrów, to chyba dosłownie zabrakło, nie wiem, 10 metrów i byłoby 5k, znalazłbym to, gdyby tutaj było jakoś to oznaczone, no tak, to wiecie, mogę strzelać gdzie chciałem, ale nice, bardzo fajna miejscóweczka i ta taka fajna miejscówka już nie będzie. Czy to są wyspy Galapagos koło Ekwadoru? Raczej to już wyspami Galapagos nie są. Ojojoj, to będzie niezwykle ciężkie zadanie tutaj. Zgadnąć coś, nie ma szans, nie ma szans. Co to są w ogóle za roślinki? Nie mam pojęcia. Znowu, chociaż to... Nie, to nie są wyspy Galapagos, ale nie mam pojęcia nawet w co strzelić. To są znowu, patrzcie, to są te ptaszki, co tam były. Midway Atoll, nie no, tam były one bardzo... Bardzo popularny i bardzo łatwy do rozróżnienia. Tutaj nie wiem. Nie mam pojęcia. Raczej nie, ale pójdę, bo i tak nic innego nie przyjdzie do głowy. Nie, Jezu, co to było? British Indian Ocean Territory. Nie, Seal Cow Island. Bez szans, tu w ogóle... Pierwszy raz w ogóle od czymś takim słyszę. Nie ma szans. Żadnych. Żadnych, moi drodzy. I boję się, że tutaj, o, też może nie być szans. Chociaż jest kolejny oficjalny coverage Google'a, więc takie miejsce chyba też możemy trafić. Tylko kurczę, weź mnie daj, bo jak tutaj bym coś przeczytał. Konopacki and Marek? Polish Film Crew. Wow! Polish Film Crew. Marian? I co to jest? St. Paul's? What? Czego to są nazwiska Polaków? Idea of... Matej Sikonopacki and Marek jakiś z końcówkowski. Polish Film Crew. Co tutaj było kręcone? Wow, ej, bardzo ciekawa lokacja. Pierwszy raz słyszę o czymś takim. I co najgorsze, nawet nie będę wiedział, gdzie za bardzo strzelić. Tu jest jakaś wysepka zapewne w takim razie. O kurde, ale to jest w ogóle oficjalny coverage. Wiadomo, że to jest tracker, ale bardzo ciekawe, że tutaj znajdę coś o Polakach, to się nie spodziewałem. Być może jakiś film tu kręcili, polski, no tak by tutaj wskazywało na to, ale jaki? To ja nie mam pojęcia. I wiecie, co jest o, tu są jacyś ludzie. Okej. Okay. Tu też możliwe, że Polacy coś mają napisane. Nie przeczytam tego. Okej. Okay. To może być... Nie wiem co. Powaga na czacie, nie wiem co to jest. Tutaj mamy coś napisane. O. Ciekawe. Bardzo ciekawe miejsce. Ale nie mam absolutnie zielonego pojęcia, gdzie to jest. Zielonego. To jest... Może to są... Nie wiem. Po prostu nie wiem. St. Paul's. Co to jest? To jest rozwiązanie tego, a ja po prostu nie wiem, czym jest... Estepols. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nawet nie wiem, gdzie strzelić. Go rope, okej. Okay. Nie no, nie wiem. Pójdę, że znowu gdzieś tutaj. Patrzcie to, Adamstown. Wow, nie ma szans, żebym to znalazł, ale bardzo ciekawe miejsce. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już jutro.